Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest Wiedźmin 3, witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, obecnie znajdujemy się we wsi Zalipie, gdzie tutaj u Kowala sobie naprawiłem mój ekwipunek po ostatnich wojażach z świniami. No i zobaczymy. Teraz będę chciał się tutaj troszkę rozejrzeć po okolicy, moi drodzy. Mianowicie interesują mnie tutaj te znaki zapytania. Porobimy je sobie, tutaj też się wybierzemy. No i później będę chciał, słuchajcie, ruszyć za zadaniem polowanie na czarownicę. Musimy się wówczas udać tutaj. Myślę, że przeniesiemy się do Konar i odwiedzamy tutaj te kilka tajemniczych miejsc. Zobaczymy, co tam się kryje pod tymi znakami zapytania. Myślę, że zaczniemy sobie tu od tego. To jest gdzieś na wodzie tutaj. Ale weźmiemy sobie płotkę i przejedziemy się. Czemuż nie? Jedziemy. Galopem, płotka, galopem. Ruszajmy ku przygodzie. No, jestem swoją drogą ciekawy. Cóż tu się będzie kryło? Ale zostałem gdzieś jakaś kontrabanda albo jakieś szczątki. Ale mogą być tam bardzo ciekawe przedmioty do zdobycia. O, tu jest ten koń Anny rozszarpany przez tego potężnego potwora. Ale spokojnie, z czasem będziemy kontynuować tą historię. Niech płotka troszkę odpocznie, bo się mój konik troszkę już... Boże, gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Oj, pojechałem nie w tą stronę. Ale trudno. Dobra, słuchajcie, pojedziemy już do Konar. Skoro już nam to tak dobrze tu poszło, to ruszajmy po prostu przed siebie. A te znaki zapytania zrobię tam kiedyś przy okazji. O, czekajcie, ktoś tu coś chce od nas. Mamy tu jakiś wykrzyknik, a więc sprawdźmy, co ten kolo tutaj chce. No siema, ziom. Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Ty byś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Koleś, na serio tego chcesz? Chcesz się potykać z Wiedźminem? Zwariowałeś? Właśnie, czemu chcesz ze mną walczyć? Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może. Wstawaj do walki! No, ile mam czekać? No. Dość! Litości! No i po co ci to było, koleś? Na serio? Starczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy. Co za idiota. Na serio, koleś. Spod jakiejś Jagódki, kuźwa? Naprzód. Czekajcie. Bo muszę jeszcze zerknąć na jedną rzecz. Mianowicie interesuje mnie to. Chciałbym sobie stworzyć kota. Co ja tu będę potrzebował? Owoce berberki i esencję wody. Teraz musimy poszukać tych jakże cennych składników alchemicznych.
Bo jaskółka będzie nam bardzo potrzebna. To jest, znaczy jaskółka, co ja mówię. Chodzi mi o kota. Kot pozwala nam widzieć w ciemnościach. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Aha, to tędy nas prowadzi. No dobra. No dobra, niech będzie. Tak trochę dziwnie, bo myślałem, że pojedziemy tędy, ale... Okej. Ruszajmy w takim razie. Kurde, cały czas coś ciekawego tutaj się dzieje. I wartego wam pokazania, tak więc... Będę tą grę przechodził dosyć powoli. Kurde, lubię takie konne wycieczki, słuchajcie. Tak ruszyć przed siebie. O, jakiś posterunek Nilfgaardu. Rozejrzymy się tu. Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? Oj, rzadziej, rzadziej, wierz mi. No co? W średniowieczu ludzie się kąpali bardzo rzadko. Chyba, że wpadli do rzeki. Dobra, przez tą wodę. Oczywiście znowu wisielce. Jak żeby inaczej. Element bardzo charakterystyczny. Element krajobrazu bardzo charakterystyczny właśnie dla... Co tak się gapisz? Nudzi się taki biednych ludzi nachodzi. Dla Velen. Dobra, rozejrzyjmy się tu. Tutaj mamy coś takiego, mianowicie tablicę ogłoszeń. Kolejne zlecenia. Co my tu mamy? Leśnica. Zobaczmy sobie to. Sprawy rodzinne. Tutaj trzeba byłoby... A, musimy znaleźć żonę barona, no i córkę w Oxenfurcie. Tutaj co? Nic specjalnego. Tu mamy leśnicę, dopiero na 10 poziom. Mamy na razie 6, więc nie chcę z tym szaleć. No, czekajcie, tutaj jest kowal. Ten tego. Czego tu? Okej, musimy tutaj wypytać mieszkańców o czarownicę. Tylko na razie żaden jakoś tak nie za bardzo rozmowny. O. Amulecik, bezoar, może żółwi kamień? O, jakiś handlarz, pokażmy. Pokaż co tam masz. Pokaż mi swoje towary. Trupie zęby, kamienie nerkowe, pewne środki na niepewne czasy. Spoko ziom. No, mamy tutaj kartę do Gwinta. Ale raczej nie będzie nam to potrzebne. Koleś, co ty byś chciał kupić? To mamy na... O właśnie, to mam przecież narzędzia, których mógłbym użyć. Do naprawy samodzielnej tych... mojego ekwipunku. Że też o tym wcześniej nie pomyślałem. Dobra, pozbierajmy to. Co się tu da. Dobra, to sprzedajemy wszystko po kolei jak leci. Koleś ma całkiem sporo hajsu. Oczywiście można by to było rozebrać na części i tutaj mieć więcej w ekwipunku, ale to jest bez sensu trochę. Kurde, musiałbym się udać do zielarki albo do jakiegoś alchemika, żeby... Bywaj. Zakupić troszkę... środków alchemicznych. Ten tego. To się może przydać. Ten tego, no... Pogadajmy tutaj z tym kowalem, może on coś będzie wiedział. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam! Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel! Koleś, spokojnie. Dobra, ty mi nic nie powiesz. Bywaj. Szukam miejsca. Dzień dobry. To se szukaj, ja nic nie wiem. O, zapaliłem to.
Nie gadajcie, ta mowa nie jest taka zła. Zobaczmy. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? No właśnie, szukam czarownicy. Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tak go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. No dobra, musimy znaleźć tego kolesia. On jest tutaj. A to ten, co się tutaj opiernicza. Pogadajmy z nim. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Ostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Gadaj. I tu od zaraza nie będziesz mi tu ściemniać. Na pewno. Zastanów się. Droga do czarownicy, panie, już mówię. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. O nie, nie. Łowcy czarownic tu byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, tom od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Jestem wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie. Zdecydowanie nie. Wręcz przeciwieństwo. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. No dobra, rozejrzmy się tutaj. Dobra, przejdziemy się. Koło jeziorka miał być wielki kamień. Okej, jakiś kamień musimy poszukać. Czekajcie, tato już tu beczy. A nie da się z nią pogadać, nie wiem czemu. Ale dobra, mniejsza z tym. Okej, mamy wielki kamień. Kamień jest, teraz na prawo do porzuconego wozu. O, krew. Zobaczcie sobie. Coś tu się podziało. Sporo tej krwi. Naprawdę. Dobra, ruszajmy dalej. O, coś tu mamy. Nekery. O, ej, nie ten znak, panie Geralt. No, spokojnie. Chodźcie teraz. Chodź tu, gnoju. Mam cię. Dawaj. Dobra. Chyba wszystkie ubite. Dziadostwa. Pozbierajmy sobie to wszystko. Się nam oczywiście przyda. Okej, okay. Możemy, myślę, odłożyć. Nie, nie, nie. Płotki nie ma po co wołać. Czyli chata wiedźmy jest gdzieś w pobliżu. Dobra, mamy wóz. A więc idziemy dalej. No, tu jakieś ludzie stoją. O co chodzi? Pani,
Pani pomoże. Chrowina charczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Czekajcie, ja mu chyba znam. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Nie gadajcie na nią, bo się zemści. Czy Geralt czasem jej nie spotkał na zlocie kapituły magów na Tanet? Ale pogadajmy z nią. Jest tu ktoś? Ciekawe. No. To tylko zwykła świeca. A, sporo mi nie powiedział. Coś tam podniosłem. Tu mamy coś. Zwykłe maści. Nic specjalnego. Okej. Rozejrzyjmy się dalej. Tu chyba nic super interesującego. No i gdzie ona się podziała? No, tutaj? Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. O. Czarci krąg nakreślony kredą. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. No, i wszystko stało się jasne, moi drodzy. Oho, niezła iluzja. No, ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Mówiłem, że się znają. To jest Keira Metz, moi drodzy. Jedna z członkiń kapituły. Witaj, Wiedźminie. Ho, 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 ho. Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Oho, słuchajcie. Tak jest, doradczyni króla Foltesta. Nienawidząca wsi. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie?
Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. No cóż. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. No i słuchajcie, czarodziejki mają jeden problem zawsze. Są strasznie upierdliwe. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Wróćmy do tematu. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? Trzy kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już ci nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Ciekawe. Co elf i czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go o wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaje. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Oj. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. No dobrze, moi drodzy. Ruszamy. Jakieś tajemnicze elfie ruiny. Ciekawie to wygląda. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu.
No to się przekonajmy. No dobra, wchodzimy. Zobaczymy, co my tu mamy. Coś w sumie można zgasić na razie. Ej, ktoś tam jest. Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się! Nie podoba mi się to wszystko. No, na dole są utopce. Po prostu pięknie. Działaj, działaj. Cholerne teleporty. Ciekawe, gdzie Kayla. Dobra. Żyjemy. A to jest chyba najważniejsze. Dobra, musimy trochę popływać. Płyniemy. Moi drodzy. Czym prędzej. To myślę, że za chwilkę będziemy mogli się wynurzyć, aby troszkę powietrze zaczerpnąć. Okej. Okay. Nie ma to aż tak strasznie ciemno, by się można było spodziewać. Jeszcze sobie może rozpalmy pochodnie. Pięknie. Okej, okay. Troszkę żeśmy tutaj poczyścili. Kurde, mogę sobie zrobić tego kota przed wejściem tutaj do tych cholernych ruin. Aha, tutaj są jakieś cholerne opary. Te ani trochę mi się nie podobają. Ale dobra, tędy powinienem był być w stanie wejść tam. Oła. Jest baba wodna. Paskudztwo. Dobra, zbieramy wszystko, co mamy tu ciekawego. Kira, kira, kira. O, tam się coś dzieje. Co jest? Wow, szczury. Użyj znaku albo petardy, czegokolwiek! Uspokój się, to tylko szczury. Ja nienawidzę tych szczurów! Ale babsko panikuje. Zabierz je! Coś jeszcze? A, to są te szczurze nory do zniszczenia. Nie mam właściwej petardy, na serio. Spróbujmy użyć igni. A, igni wystarczy. Oj tam. Kurde, użyła zaklęcia ochronnego. Tylko po to, żeby się przed szczurami ochronić. Aż tak się boisz szczurów?
mogła się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać! Idziemy. Może jednak damy radę dotrzeć do tego elfiego maga przed nimi. Ale czego chce od niego Dziki Gon? Jeżeli ten elf rzeczywiście ma jakieś informacje o Ciri, albo jeżeli próbowała do niego dotrzeć i wytropili ją... No dobrze, ruszajmy. Może trafimy na jakieś ślady tego elfa. Wcale nie jest powiedziane, że Dziki Gon idzie właściwą drogą. Gwella Glan! Okej, moi drodzy, myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek, wyprawę z Keirą, będziemy kontynuować już w następnym. Dobrze, moi drodzy, no cóż, czas powolutku kończyć, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje, nie zapomnijcie o playlistach w prawym górnym rogu, no i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.